Jeszcze bardzo chciałbym Was przeprosić za mój język, ponieważ za jakieś tam pomylone słówka, przekręcone, ponieważ język polski w tym domu, ogólnie w tym domu, to jest używany tylko właśnie na świadectwach. Po drugie, bardzo chciałbym Wam podziękować na samym początku za to, że tutaj jesteście, za to, że postanowiliście poświęcić swój czas, żeby słuchać naszego świadectwa. Dziękować właśnie Maryi, bo przyjechaliśmy do niej. Podziękować za to, że przyjechaliście szczęśliwie i dobrze. Podziękować za to, że mogę kolejny raz stanąć przed Wami i podzielić się swoim świadectwem, ponieważ wiem, że gdyby nie wspólnota czy na kolo i gdyby nie moja niesamowita mama, która się niesamowicie za mnie dużo modliła, bo cały czas wierzyła w to, że się zmienię, tylko że ja byłem niesamowitym egoistą i patrzyłem tylko na siebie, na moich kolegów i na moją zabawę. Ten czas w ogóle nie nadchodził. I po trzecie, ja się zawsze niesamowicie cieszę, jak Was widzę, nie? Ja jestem pewny, że tutaj jest nas więcej niż Chorwatów w całej Bośni, nie? Naprawdę. No tutaj chłopaki z całego świata, często jesteśmy na zewnątrz, ale widzą polskie autokary, na polskich rejestracjach, że mówią Polonia Forte, polska siła, nie? To się niesamowicie dla nas czuje, słyszy. No i po trzecie, nieważne. Tak jak widzieliście film, właśnie to jest nasza matka Elwira, ta niesamowita kobieta, to ona postanowiła zawalczyć o takich ludzi jak my. Ona postanowiła powinąć rękawy i nauczyć nas żyć. I właśnie ten film był najlepszym świadectwem, jakie można w sumie usłyszeć, nie? Później tak naprawdę Dado dużo dopowiedział o wspólnocie. Ja chciałbym powiedzieć tylko historię, jak wspólnota mi pomogła otworzyć oczy na to, co naprawdę chcę robić w moim życiu. Ogólnie moje życie, ja pochodzę z wielkiej kochającej się rodziny, ale że kochającej tak naprawdę zrozumiałem dopiero dzięki wspólnocie, ponieważ ja byłem niesamowitym egoistą. Ja patrzyłem tylko na siebie, na moją zabawę, na moją wygodę, na moich kolegów. I to wszystko się zaczęło ogólnie po 15 roku życia. Już tak, że byłem bardzo agresywny, bardzo zły, nie? I zacząłem wybierać starszych kolegów ode mnie. I zacząłem z nimi spożywać alkohol. To było takie niewinne faktycznie dla wszystkich. Tylko nie dla mnie, bo mi się po prostu to bardzo szybko spodobało. Ale ja byłem bardzo agresywny po alkoholu i bardzo często zaczynałem się bić. I moi koledzy bardzo szybko zaczęli się zmieniać. I oni byli jak poziomy, nie? Cały czas pojawiali się na mojej drodze coraz gorsi, co się przejawiało na moją szkołę. I od samego początku, ja cały czas będę mówił, że moja mama jest niesamowita, nie? Bo ja też zrozumiałem to dopiero dzięki wspólnocie. Ona cały czas, od samego początku ona tylko walczyła, nie? I tak na końcu to wszystko się przejawiało już od samego początku na moją szkołę. Byłem bardzo agresywny, zaczynałem się cały czas bić. Ja byłem ogólnie najgorszy, nie? Ale mi się gdzieś to podobało. Ja chciałem imponować moim kolegom, moim znajomym, dziewczynom, bo myślałem, że to właśnie tak działa w tą stronę. I tak na końcu z każdej szkoły mnie wyrzucali, nie? I do każdej nowej właśnie się dostawałem dzięki mojej rodzinie, znajomościom i mojej mamie. No i tak po tym alkoholu niedługo później się pojawiła na mojej drodze marihuana. To też było takie, że tylko na weekendach, później to było każdego dnia, później było każdego dnia w szkole, później było każdego dnia przed każdą lekcją. Później po prostu ja nie chciałem bez tego żyć, nie? Ja myślałem, że alkohol i marihuana to jest ta faza, z którą chcę iść przez życie, że to mi się właśnie podoba i ja tak będę kontynuował swoje życie. W jakimś czasie byłem już bardzo agresywny, nie mogłem wysiedzieć na lekcjach, jak nie byłem opalony po prostu, ponieważ to nie było to, czego ja szukałem, czego ja chciałem. To mi nie sprawiało w ogóle przyjemności, nie? Ja musiałem być upalony. I po jakimś czasie znowu musiałem zmienić szkołę, ale miałem takie niesamowite szczęście, że do przyciągania takich właśnie gorszych osób do siebie, nie? No i znowu pojawili się niesamowici koledzy na mojej drodze i kluby piłkarskie. Tak naprawdę kluby piłkarskie w ogóle mnie nie interesowały, ale my nie chcieliśmy być dobrze już. To była tylko prowokacja, żeby robić innym krzywdę, nie? I ja po jakimś czasie ja czułem się słaby, a ja chciałem jeszcze więcej robić, innym krzywdy, jeszcze bardziej rosnąć w oczach moich kolegów. I na mojej drodze pojawiły się już ciężkie narkotyki. I to na początku było tylko na weekendach, ale te weekendy bardzo ciężko wyglądały. Zaczynało się ten piątek, sobota, niedziela. W poniedziałek nigdy nie byłem w szkole, wtorek, środa, czwartek próbowałem dojść do tej szkoły, ale wiadomo, masz takie niesamowite kolegów, że rzadko do tej szkoły trafiasz, nie? No i ja do tej szkoły bardzo teraz rzadko trafiałem i oni byli bardzo niesamowici i mieli bardzo niesamowicie głupie pomysły, nie? Ja zawsze lubiłem realizować te pomysły. Zawsze po alkoholu, zawsze po narkotykach i wiadomo, nie masz dobrych pomysłów. I miałem już bardzo dużo problemów i na policji, i w sądach. I cały czas odpowiadała za to właśnie ta niesamowita kobieta, moja mama. Ona ze wszystkiego mnie wyciągała. A ja cały czas miałem jeden film, żeby się zabawić, nie? Żeby mi było dobrze. Nie patrzyłem na to, jak cierpi moja rodzina.
I po jakimś czasie znowu musiałem wybrać papiery ze szkoły, ponieważ ja cały czas obiecałem coś w życiu każdemu, nie? Że ja coś zmienię, że coś nowego zacznę, że ja zacznę chodzić do tej szkoły, ale ja tylko obiecałem, ja nie miałem w ogóle zamiaru zmieniać tego, nie? Oni powiedzieli, że mam dość kontraktów podpisanych i żebym wybrał te papiery sobie, nie? Ja od razu byłem ucieszony wtedy, ponieważ dla mnie się bardzo już liczyły wtedy pieniądze. Ja wyjeżdżałem wcześniej do Francji na ferie, na wakacje do mojej rodziny, ja lubiłem mieć pieniądze, nie? Miałem pieniądze, miałem kolegów. Miałem kolegów, miałem narkotyki, miałem dziewczyny, miałem imprezy, miałem to, co myślałem, że o to chodzi w życiu, do czego ja będę chciał dążyć, nie? Nie miałem w ogóle żadnych marzeń. I ja nie słuchałem swojej mamy już wtedy, nie? Ona próbowała mi tam mówić, nie? Skończ tą szkołę, zrobimy wykształcenie, my ci pomożemy, nie? Ale ja myślałem, że to ta kobieta chce mi życzyć źle, nie? Wszyscy moi koledzy mówią inaczej, ona mówi inaczej, to ona chce za mnie źle. I ja wtedy nie słuchałem jej i wyjechałem właśnie do Francji. I tam moje życie od razu się zamieniło o 180 stopni, ponieważ tam poznaję bardzo dużo właśnie znajomych w swoim wieku, bardzo młodych, którzy też bardzo, bardzo dobrze się chcieli bawić, nie? A ja wyjeżdżając tam, nie widziałem swojej mamy, swojego taty, ja bardzo poczułem się wolny, nie? No i ja zacząłem niesamowite ilości alkoholu wlewać w siebie każdego dnia, palić marihuanę każdego dnia, brać narkotyki praktycznie każdego dnia i chodzić na imprezy każdego dnia. Ja widziałem, jak się niesamowicie zmieniam, jak ja patrzę w lusterku każdego ranka z bólem głowy, jak ja bladnę, jestem blizny na twarzy, ponieważ ja zaczynałem wszędzie już bójki, nie? A moi koledzy szli ze mną praktycznie tak, jakby chciałem, ale my tego już nie kontrolowaliśmy, nie? My cały czas chodziliśmy tylko po narkotykach. Ja już bez tego nie potrafiłem żyć. Ale ja myślałem, że wszystko jest w porządku, ponieważ moi koledzy cały czas mi mówili, że tak jest, ponieważ ich nie interesowało, co ja żyję, co ja czuję. I tak samo było w Polsce. Tam byłem zawsze 3 miesiące, 2 tygodnie w Polsce. 3 miesiące, 2 tygodnie w Polsce. I gdy przyjeżdżałem do Polski, oni klepali mnie tylko po plecach i mówili, że jest wszystko w porządku. Ponieważ ich to nie interesowało, co ja mówię, co ja żyję, co ja czuję. Tylko to, jak się zabawimy, następna kreska, którą postawię i następna impreza za moje pieniądze, nie? Ale ta moja niesamowita właśnie mama, biedna kobieta, ona cały czas wiedziała, że ja już tego nie kontroluję, że ze mną jest już źle, nie? Tylko, że ona próbowała ze mną rozmawiać i ja na wszystko reagowałem złością, nie? Ja nie umiałem zaakceptować tego, co ona mówi. No i po jakimś czasie zrobiłem właśnie niesamowity styl właśnie we Francji. Trochę z policją, trochę z moją rodziną i trochę ze znajomymi, nie? Ogólnie wszędzie zaczynałem robić styl, gdzie się tylko pokazywałem, nie? No i moja rodzina powiedziała, że oni nie będą dłużej okłamywać swojej siostry, a mojej mamy, i że na jakiś czas wrócił do Polski i sobie to wszystko poukładał. No i gdy wróciłem do Polski, tak naprawdę nic się nie zmieniło, zmienili się tylko moi znajomi. Bo tak naprawdę jak masz pieniądze, nie wiadomo skąd, te znajomi bardzo szybko się pojawiają. I ogólnie ja mam 4 niesamowicie piękne siostry, nie? 2 młodsze, 2 starsze. Ja jestem na środku i tylko ja się nie udaję, nie? Tylko ja, naprawdę, one są na bardzo dobrej drodze do życia, nie? I chwała Bogu za to. Ja nie widziałem mojej mamy uśmiechniętej na mój widok, ponieważ ona cały czas się bawiła właśnie tam z moimi problemami, które ja gdzieś tam zrobiłem na policji, w sądach i tak dalej, nie? Ja cały czas tylko myślałem, żeby się zabawić. W jakimś czasie to była też moja babcia z moim dziadkiem i mówili, że ja już kontraktuję hotel, nie? Przychodzę, otworzę lodówkę, pójdę, wykąpię się, przebierę i wychodzę z tego domu. Mój dziadek wiele razy mi mówił, niesamowicie go kocham. Mój dziadek wiele razy mi mówił, że on się boi już w tym domu być, ponieważ na moim podwórku się zmieniały tylko samochody, nie? Ja po jakimś czasie też tego nie kontrolowałem. Miałem niesamowicie dużo przyjaciół od narkotyków i niesamowicie dużo wrogów, którzy chcieli mi zrobić krzywdę, ponieważ my się nigdzie już nie pokazywaliśmy sami, nie? Wszędzie, gdzie wyjeżdżaliśmy, wyjeżdżaliśmy dużymi grupami i zawsze robiliśmy niesamowity styl na zewnątrz, nie? I tak naprawdę, jak wychodziłem gdzieś sam z domu do sklepu czy coś, zakładałem tylko kaptur na głowę, brałem głowę w dół i myślałem sobie w głowie, żeby się teraz nie zatrzymał, nie? Ponieważ miałem dużo takich sytuacji, że w nocy wpadali do domu, ponieważ chcieli mnie samego, nie? Wiedzieli, że tam pojedynczo mnie znajdą gdzieś na mieście, nie? No i miałem bardzo dużo problemów ogólnie, nie? No i ogólnie było tak, że miałem bardzo dużo problemów w tym sądzie, nie? I ja cały czas się tłumaczyłem tym, że ja nic nie pamiętam. Ja cały czas myślałem, że to mi pomaga i on mnie zamknął, tak, nie? No ale sąd stwierdził, że ja potrzebuję leczenia, nie? No i wzięli mi dobrowolne leczenie, włożyli, wsadzili, nie wiem, jak to się mówi, ustanowili czy coś tam. No i ja miałem to podjąć, ale ja bardzo dobrze manipulowałem i sądem, i moją mamą, i prawnikami, nie? Ja wszystkich brałem na dobre serce. No i ja w ogóle na to nie uczęszczałem. Po jakimś pół roku czasu oni mi to zmienili na zakład zamknięty, na rok czasu. Ja wtedy powiedziałem, że jak mam jeszcze czas do tego terminu, to ja to wszystko podkręcę, nie? Ja dopiero teraz zacznę się bawić.
Ja na samym początku podziękowałem za to świąte, że wspólnota nas musi dziękować za to, że żyjemy, za to, za każdy następny dzień. Ja jestem pewny, że zaczęło się wyciąć właśnie dużo rzeczy takich w moim życiu, że wiem, że gdyby nie modlitwa mojej mamy i gdyby nie wspólnota, ja bym teraz nie żył, nie? Niesamowicie dużo sytuacji się działo takich i przyszedł czas właśnie, że zabrakło nam drugiej nocy alkoholu. Ja bym zawsze wiem, że jest ważniejszy z moich kolegów, nie? Ale tylko pana dotykam, ponieważ w środku żyłem już niesamowity strach, nie? Ja nie potrafiłem bez tego funkcjonować. No i ja poszedłem do domu i ukradłem właśnie moje szosze kluczyki do samochodu i pojechaliśmy do Monopola. I wracając z niego, miałem wypadek samochodowy, nie? Oczywiście w ogóle nieświadomy tego, co się dzieje. I po dwóch dniach dotknąłem się na komisariacie i oni bardzo dobrze mnie tam znali, nie? I oni powiedzieli, że ty jesteś skończony, nie? Ty gdzieś siedzisz, to jesteś po pieczęć do wszystkiego, nie? Że zobaczymy tylko na ile. Ja się z nim wtedy zacząłem tylko śmiać, ponieważ miałem jeden film w głowie. Moja mama mnie z tego wyciągnie. I gdy wróciłem do domu, nikt mi nawet nic nie powiedział, nie odebrali ten samochód, ten zbity i tak dalej. Wiedzieli, że to są następne problemy, z których oni będą musieli mnie wyciągnąć. A nikt mi nie powiedzieli, że jak na to zareaguje, nie? Nie za każdym razem, gdy coś bolało, było w serce, pojawił się jakiś problem. Ja od razu uciekałem moich kolegów, narkotyki, w alkohol. Ja niczemu nie potrafiłem stawić czoła, nie? Byłem niesamowitym wkurzem tak naprawdę, nie? No i po jakimś czasie moja mama powiedziała, ona cały czas próbowała mnie niesamowicie walczyć, nie? Co ja niesamowicie jestem do samego końca życia, jak ja wyjdę ze wspólnoty, będę jej pan nogi całował, naprawdę, nie? To jest niesamowita kobieta. No i ona powiedziała, że ty nie pójdziesz do zwykłego zakładu, nie? Bo to ci nic nie da, to się tam nie zmienić. Jest taka wspólnota ci na polu, ty pójdziesz do wspólnoty ci na polu i będziesz zmieniał swoje życie, nie? Ja miałem film taki w głowie, że ja pójdę do więzienia, tam sobie przypakuję, wyjdę, wszyscy się mnie będą bali, będzie fajnie, nie? Ja nie idę do żadnej wspólnoty czy na polu, ja do żadnego Boga się nie zbliżę, nie? Nawet mnie do tego nie zmuszę. Ale za każdym razem, kiedy ja tam wracałem gdzieś do domu, ona siadała przy stole, żeby coś zjeść i tak dalej, ona próbowała mi mówić o tej wspólnocie, nie? Cały czas gdzieś tam nawijała, mimo tej agresji, jaką ja cały czas miałem sobie, jak reagowałem na to wszystko, nie? Ona próbowała to we mnie gdzieś tam wsadzić. I po jakimś czasie moja mama wylądowała w szpitalu, bo była chora. Oczywiście mi tego nie powiedziała, ponieważ nie widziała sensu, żeby mi to mówić, nie? Ponieważ wiedziałem, jak ja na to zareaguję. Ja wtedy stwierdziłem, zwykły narkoman, że ta kobieta nie jest potrzebna na zewnątrz, nie? Ja się jeszcze mogę zabawić, jeszcze mogę to wszystko podciągnąć, jeszcze mnie nie zamknęli, nie? A ona mi może jeszcze pomóc. I ja pójdę do tej wspólnoty na jakieś 2 tygodnie, moja mama wyzdrowieje i mnie stąd wyciągnie, nie? I do dzisiaj mnie nie wyciągnęła. Nie, tak naprawdę. Tak naprawdę chcę już tutaj wiedzieć, nie? No i mój tata, oczywiście ja jestem z Rzeszowa, nie? Mnie wywieźli na koniec drugiej pole, na koniec Polski, do Giskowa, pod morze, nie? 700 km od mojego domu, żeby tak naprawdę za szybko nie wrócił, nie? No i jak ja tam przyjechałem, tak jak tato powiedział, my dostajemy takiego anioła stróża, nie? Ja tam wchodziłem niesamowicie, zostawiłem jeszcze, ja tam po drodze potrafiłem sobie walczyć gdzieś tam na stacji i tak dalej. W bardzo ciężkim stanie trafiłem ogólnie do wspólnoty, nie? I bardzo agresywny. I gdy przyjechaliśmy na to podwórko, nie? No i oni przyprowadzali mi tego anioła stróża, nie? Ja to myślałem, że w ogóle to są jakieś jaja, nie? Naprawdę, nie? Że jakiegoś anioła stróża dostanę, nie? Ja myślałem, że to jest ściema, że nic z czegoś takiego nie będzie, nie? No i oni go przyprowadzili, nie? Ja po pierwszej minucie patrzenia na niego, to był taki pierdek mniejszy ode mnie, nie? Ja myślałem, że ja go tam zabiję, naprawdę, nie? Ponieważ ten chłopak już zmienia twoje życie od samego początku o 180%, nie? Tam mówimy mniej więcej ruszając rano, w południe i wieczorem, nie? No i to było akurat południe i on zaczął ten ruszaniec światła mówić, nie? Ja na żadnego księdza nie idę, ja żadnego ruszańca chlebu z tobą nie będę, nie? Ja to opowiedziałem od razu, ale on niesamowicie walczył i próbował to odmówić koło mnie, nie? Po jakimś czasie wspólnota zobaczyła, że jestem bardzo specyficznym chłopakiem, nie? One dali mnie na drewutnie z tym chłopakiem i dostaliśmy taką piłkę, moja, twoja, nie? No i musieli to wciąć jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, nie? I on cały czas tylko te ruszańce mógł mówić, bo chłopaku co innego mu nie pozwalają w ogóle mówić, nie? No i po jakimś czasie oni jeszcze się kazał tego uczyć, nie? Że to w ogóle takiej opcji nie było, nie? To jest osoba, która idziesz do toalety, jesteś tam 5 minut, on ci klepie, czyli się pyta, co tam tak długo robisz, nie? To jest naprawdę niesamowity, nie? Ale ty idziesz spać i on stoi koło twojego łóżka i patrzy, czy ty uśniesz, nie? Bo ty masz takie pomysły naprawdę w głowie. Otwierasz oczy, on ci dalej stoi koło łóżka i mówi, że masz szybciej iść mieć zęby, nie? Ale wszystko mamy na czas tak naprawdę, nie? I on niesamowicie walczył o mnie, tak naprawdę niecały miesiąc, nie? Jestem dzięki Bogu, że walczył tyle o mnie, ponieważ on po niecałym miesiącu poszedł, po
ogólnie anioła stróża mamy tyle, ile wspólnota decyduje, że potrzebujemy go, nie? No i on poszedł po niecałym miesiącu do odpowiedzialnego i powiedział, że on pójdzie do psychiatryka, jak nie. No i wtedy wspólnota powiedziała, że no, raczej do tego nie dopuści i właściwie nie go zmienić, nie? I to jest niesamowite, jak wszystkie chłopaki u mnie zaczęli wtedy walczyć w wspólnocie, nie? No i tak naprawdę, co ty mogłeś robić na zewnątrz, nie? A tutaj każdy budynek postawiony, każda płytka położona, każdy kamień wykuty, wszystko tak naprawdę robimy sami. Oni próbowali, żebym znalazł jakieś hobby, żeby coś mi się tutaj spodobało, nie? Każdy tak chłopaku, najbardziej właśnie taki jeden Ukrainiec, nie? Cały czas ze mną rozmawiał, coś mi tam nabijał do głowy, żebym ja coś zrozumiał. Ja nie chciałem nic akceptować. Ale tak jak widzieliście na filmie, matka Elwira mówi, modląc się, my się zmieniamy. Może nawet tego nie zauważamy, ale my się zmieniamy, nie? No i tak jak my zaczynamy dzień pierwszy, właśnie idziemy wszyscy do tablicy, zaczynamy dzień odróżniający na kolanach, nie? Ja to zaczynałem tak z nimi, nie? Bo wszyscy to robili, to ja też tak chodziłem, nie? Ale ja nie wierzyłem w to, że to działa jakoś, nie? My tak jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc. Ja poszedłem do odpowiedzialnego i ja powiedziałem, że jestem święty, nie? Naprawdę. Ja wychodzę ze wspólnoty, nie? Ja już dobrze stoję, moi koledzy są B, ja do żadnych narkotyków nie wrócę. I wszystko jest ze mną w porządku tak naprawdę, nie? No ale oni bardzo szybko cię prowadzą na ciebie, nie? Oni mówią, że ty jesteś głupi, nie? Robiłeś cyf niesamowicie wiele lat na zewnątrz, nie? Co ty mogę zmienić w 3 miesiące, nie? I te chłopaki dalej zaczęły mi tam nawijać coś do głowy i tak dalej. I ja zacząłem ich słuchać, nie? I doszliśmy tak do 5 miesięcy w końcu, nie? I oni powiedzieli mi, że zobaczę swoją mamę i swoją tatę, bo po 6 miesiącach widzimy swoją najbliższą rodzinę właśnie, to jest mama i tata. Ja na początku poczułem niesamowitą złość do nich, ponieważ ja wiedziałem, że się zmieniłem, ja już jestem dobry, nie? Ale oni mnie wyciągną po 2 tygodniach, a jestem tutaj pół roku, nie? I dalej mnie nie wyciągnęli. No i ja słucham w głowie jeden film, nie? Że to jest taksówka, ona zajeżdża, ja wsiadam do niej, ja wracam z nimi do domu, ja z nimi nawet nie rozmawiam, nie? No i przychodzi właśnie ten dzień, w którym miałem ich zobaczyć i 20-lecie rocznicy właśnie wspólnoty to było, nie? No i ja odbierałem opatrzność od innej rodziny, moja mama jest niesamowicie piękna, nie? Ona ma niesamowity piękny uśmiech tak samo. I ona wchodziła właśnie przez bramę, gdy ja odbierałem tę opatrzność i ona się niesamowicie uśmiechała. To było coś, czego nie widziałem przez ostatnie lata w ogóle na moich wideo. I ja nie wiedziałem, co się ze mną stało, ja to wszystko zostawiłem, ja stamtąd uciekłem. Zacząłem płakać, zaczęło mnie telepać, ja nie wiedziałem, co ja zrobię teraz, nie? Nie poczułem niesamowity wstyd w sobie, nie? Za to wszystko, co zrobiłem przez ostatnie lata w moim życiu jej, nie? Tej niesamowitej kobiecie, która na koniec Polski, na koniec świata by za mną przyjechała, nie? No i ja po rozmowie właśnie z krótkiej, z moim przyjacielem właśnie najbardziej się do niego zbliżyłem, bo był z okolic Rzeszowa. Mówię, że ja do nich nie wyjdę, nie? A i on mi coś tam nawijał do głowy, nawet nie pamiętam, co to było. Ale nasza matka Elwira mówi, ona dobrze wiedziała, jak reagują chłopaki, dziewczęta, nie? Na pierwsze spotkanie z rodzicami. To jest niesamowite, jak Bóg, Duch Święty i właśnie ta miłość do rodziców zadziała w tym momencie. I ona pisze w swojej książce przytulenie, 7 sekund przytulenia. Wychodzisz na pierwszym spotkaniu, po prostu nic nie mówisz, przytulasz te 7 sekund, nie? To jest niesamowite, jak to wszystko zadziała. Ja po rozmowie z nim ja wyszedłem, ale nie potrafiłem iść w stronę, nie? Bo widziałem mojego tatę, robił dziury w głową, niesamowicie mnie szukał, niesamowicie uśmiech mi na twarzy, a ja niesamowicie płakałem wtedy, nie? I gdy on mnie zobaczył, on zaczął iść w moją stronę bardzo szybko i on zaczął niesamowicie płakać, nie? Ja go nigdy nie widziałem, żeby on płakał. I gdy on mnie przytulił, on mnie trzymał 7 sekund, on mnie trzymał 30 sekund. I ja widziałem cały czas tą niesamowitą kobietę, moją mamę, z tym pięknym uśmiechem na twarzy i z tymi łzami w oczach. I ja widziałem, że to jest coś niesamowitego, ponieważ to było coś, czego nie poczułem nigdy w moim życiu, nie? Żadne narkotyki, żaden alkohol, żadne dziewczyny, żadna marihuana, żadne imprezy nie dały mi tego pięknego uczucia, jak właśnie wtedy poczułem. I ja wtedy sobie powiedziałem, że to jest ten moment, gdzie wspólnota mi otworzyła oczy, to do czego chcę dążyć w moim życiu. Ponieważ ja nigdy bym tutaj przed wami nie stał, nie dlatego, że was bym się bał. Na pewno was bym się nie bał, ale bylibyśmy. Ale. Ale bylibyście mi całkowicie obojętni, a wspólnota nas uczy pokochać drugiego człowieka, zawalczyć o drugiego człowieka. Tak jak tato powiedział, nie mamy tego wszystkiego na zewnątrz, telewizji, telefonu, tego wszystkiego, co nam mówi, jak mamy żyć. Mamy czas zobaczyć, włączyć głowę i zobaczyć, co tak naprawdę nam daje uśmiech, przez co się uśmiechamy i o co chcemy walczyć w naszym życiu. I ja wcześniej nigdy nie miałem marzeń w moim życiu, a dzięki wspólnocie zdobyłem jedno chyba największe, do którego dążę każdego dnia. Wyjść, zrobić dobrze drogę wspólnotową, wyjść ze wspólnoty i założyć niesamowicie dużą rodzinę i dać jej miłość, której nigdy nie potrafiłem dać. Ale widzę, że
Mam niesamowicie dużo rzeczy jeszcze, które muszę zmienić, żeby to zrealizować. I widzę, jak każdego dnia właśnie wspólnota i Bóg mi pomaga w tym, nie? I jestem w niesamowitym miejscu tak na końcu, nie? W Medjugorje. Jest was tutaj niesamowicie dużo i w tym miejscu się dzieją niesamowite cuda w waszym życiu i w naszym życiu, a my tego doświadczamy i widzimy, co Bóg potrafi zrobić z naszym życiem. Jak zmienić je naprawdę o 180 stopni. I dlatego tutaj jestem i kontynuuję swoją drogę. Dziękuję.